Cześć, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku Pasja TV. Tym razem chcielibyśmy Wam przedstawić nowe rejestratory z serii Olympusa. Jest to model P1 i P2. Oba modele są świeżutkie, dopiero co dotarły do nas do salonu. Tak wiele w tak niewielkiej, kompaktowej obudowie. Rozpoczynające serię LS Pocket nowe modele LS P1 i LS P2 umożliwiają muzykom i nie tylko cieszyć się jakością i funkcjonalnością, do których przyzwyczaiła już seria LS. Tym razem w zaskakująco mobilnym stylu zamkniętym w metalowej obudowie, którą zawsze możesz mieć przy sobie. Możesz być pewien, że dźwięk jest przy tym zapisywany w najlepszej jakości, czy to na koncercie, czy na spotkaniu. Oba modele zapewniają doskonałe wrażenie stereofoniczne dzięki wysokiej jakości systemowi mikrofonów kierunkowych. LS P2 wychodzi o krok do przodu wraz ze zintegrowanym systemem trzech mikrofonów Treshmik, poszerzając pasmo rejestrowanych częstotliwości do pełnego zakresu. W obu modelach wysokiej jakości mikrofony kierunkowe, w modelu LS P2 z systemem Treshmik. Bluetooth, normalizacja, nagrywanie w PCM MP3, poziom ciśnienia akustycznego do 120 dB. Zoom mikrofonu do nagrywania z odległości, wbudowana pamięć 4 GB i w przypadku LS P2 8 GB. Slot na karty microSD HC, żywotność baterii do 39 godzin, maksymalny czas pracy do 123 godzin, dotyczy LS P1 do 253 godzin w przypadku LS P2, wysuwane złącze USB, poza opcją rozbudowy pamięci o karty microSD i bezpośrednim złączem USB, które dostępne jest w obu modelach, Olympus LS P2 jest dodatkowo wyposażony w moduł Bluetooth dla bezprzewodowego połączenia z różnymi urządzeniami. Użytkownik może na przykład cieszyć się wygodą klasycznego odtwarzania przez zewnętrzne bezprzewodowe głośniki, czy przesłać nagrania bez użycia fizycznego podłączenia. Dodatkowo po zainstalowaniu bezpłatnej aplikacji Olympus Audio Controller BT można zdalnie sterować rejestratorem przy pomocy swojego telefonu z systemem Android. Serdecznie zapraszamy Was na testy i porównania nowych modeli Olympusa P1 i P2 i zachęcam do oglądania kolejnych odcinków Pasja TV. Cześć!